Zakład Usług Komunalnych rozstrzygnął przetarg na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic. Natomiast od kilku miesięcy ma kłopot z wybraniem wykonawcy na remonty cząstkowe chodników oraz nawierzchni nieasfaltowych. Kilka miesięcy temu Zakład Usług Komunalnych i działający w jego ramach Miejski Zarząd Dróg pomyślnie przeprowadził przetarg na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic miejskich. Wybrał wykonawców, którzy zajmują się remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem, a także utrzymaniem i remontami utwardzonych dróg i powierzchni gruntowych oraz bieżącym utrzymaniem oznakowań poziomych i pionowych dróg gminnych. Niestety niepomyślnie jest w przypadku kilkukrotnych podejść MZD do wyboru wykonawcy na czwarte zadanie związane z remontami cząstkowymi chodników oraz nawierzchni nieasfaltowych. Od początku roku przeprowadziliśmy 4 postępowania przetargowe, które niestety nie dały rozwiązań. Tak? To pierwsze, drugie i trzecie nie miało praktycznie żadnego zainteresowania, nikt nie złożył oferty. W czwartym postępowaniu mieliśmy jedną ofertę, z uwagi na to, że zawierała w sobie rażące błędy, oferta podlegała odrzuceniu. Niemniej tego podejmiemy jeszcze jedną próbę, widząc to, że oferta się pojawiła, podejmiemy jeszcze próbę, żeby to postępowanie ogłosić po raz piąty i dać możliwość, żeby to postępowanie dokończyć. Zadania związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg są wykonywane systematycznie, zaś własnym sumptem do czasu wyboru wykonawcy MZD wykonuje drobne naprawy chodników. Tak, oczywiście te ekstremalne miejsca, gdzie potrzebne są roboty brukarskie, wykonujemy naszymi pracownikami i to jest na bieżąco realizowane, a te 3 zadania, na które zostały podpisane umowy, są realizowane na bieżąco, tak? Czyli remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, równanie dróg miejskich, no i oznakowanie, co na pewno widać, że miasto zostało dni kilka temu pomalowane w całości. No to proszę powiedzieć, jak sobie Miejski Zarząd Dróg radzi, bo kilka miesięcy upłynęło, ten ostatni przetarg nie został jeszcze przeprowadzony pozytywnie, nie udało się wyłonić wykonawcy. W jakim zakresie i jak radzi sobie z łataniem, że tak powiem, dziur czy uszkodzeń chodników i nie bitumicznych powierzchni? No tak jak wcześniej mówiłem, tutaj siłami naszego zakładu staramy się te najbardziej ekstremalne przypadki, gdzie występują zapadnięcia chodników, jakieś niebezpieczne miejsca, to realizować. Niemniej tego, no jest to w ograniczonym zakresie, bo i też nie mamy aż tylu pracowników, żeby mogli praktycznie podjąć wszystkie działania, które mamy na ten rok przewidziane. Dopytaliśmy Wojciecha Rytleskiego z MZD, czy już teraz może określić, kiedy zostanie ostatecznie sprawa remontu chodników załatwiona. Ja myślę, że kolejne postępowanie to jest kwestia jednego miesiąca. Po tym terminie należy się spodziewać, że być może uda nam się to zadanie zakończyć i podpisać umowę.